filmowiec, fotografik i inżynier chemik. Człowiek, któremu zawdzięczamy przekazywanie prawdziwych informacji na Zachód w formie fotograficznej. Inżynier Bolesław Andrzej Honowski, archiwariusz niemieckich zbrodni. Inżynier Bolesław Andrzej Honowski, żołnierz Armii Krajowej, fotografik i filmowiec, stał na czele tajnej komórki, która przechwytywała zdjęcia popełnianych przez Niemców zbrodni. Zdjęcia scen egzekucji i łapanek kopiowano i dostarczano do Londynu. Z wykształcenia był inżynierem, chemikiem, filmowcem, fotografikiem. Był jednym z pierwszych w Polsce jako filmowiec realizatorów krótkometrażowych filmów poświęconych bezpieczeństwu i higieny pracy. Prowadził laboratorium filmowe Instytutu Spraw Społecznych w Warszawie. W czasie okupacji mianowano zarząd nad jego niewielką firmą. Andrzej Honowski pracy nie stracił. Fachowców Niemcy z pracy nie wyrzucali. I pracował nadal w tej firmie, która nosiła już teraz niemiecką paskudną nazwę Schmalfilm, a jednocześnie pracował jak każdy uczciwy Polak dla polskiego państwa podziemnego. W czasie wojny wykorzystał wszystkie swoje talenty, które okazały się bezcenne. Andrzej Honowski, jako się rzekło, był chemikiem, więc w tej swojej fabryczce, w której był kierownikiem technicznym, pod samym nosem Niemców produkował materiały wybuchowe. Zdążył jeszcze przed zajęciem Warszawy przez Niemców kupić 10 ton związków chemicznych, które przechowywano starannie w różnych miejscach, po czym po odpowiednim wymieszaniu i obróbce dawały one materiał wybuchowy, tak zwany szedyt. Laboratorium filmowe było doskonałą przykrywką, ponieważ było kontrolowane przez Niemców, a jak wiadomo, najciemniej jest pod latarnią. W tym czasie również kierował konspiracyjną komórką Armii Krajowej ulokowaną w studiu fotograficznym Fotoris w centrum Warszawy. Robiono tam zdjęcia, na przykład do kękart, ale także wywoływano te zrobione przez Niemców. Na których były przedstawiane czy egzekucje, czy łapanki, czy działalność, którą Niemcy z dumą dokumentowali. Wykonywali te zdjęcia, czy wykonywali odbitki, wynosili część tych odbitek, przekazywali je potem w formie mikrofilmów poprzez polskich kurierów do Londynu. To było bardzo ważne, aby dokumentować tak naprawdę cały ten aparat represji w okupowanej Polsce, aby nie tylko pokazać, w jaki sposób Niemcy traktują okupowane tereny Polski, ale żeby również zachować całą tą historię, przechować dla potomności. To bardzo ważna działalność, która właściwie poza samą walką, taką walką zbrojną, miała ogromne znaczenie. Niestety, w pewnym momencie działalności konspiracyjnej Honowskiego rozpracował Volksdeutsch Ludwig Herbert, który wydał go władzom niemieckim. Ludwig Herbert, czy chciał się zasłużyć nowym panom, czy rzeczywiście został Niemcem z przekonania, zdradził, wsypał. Czegoś się dowiedział o nielegalnej, z punktu widzenia Niemców oczywiście, działalności inżyniera Honowskiego i przyjechał z gestapowcami. Doszło do starcia z gestapo w dniu 13 stycznia 1943 roku. Honowski został ciężko ranny. Był tak brutalnie torturowany w czasie śledztwa, że po prostu nawet nie doczekał ogłoszenia wyroku. Zmarł po kilkunastu godzinach. Andrzej Honowski miał wówczas 41 lat. Zostawił żonę i małą córeczkę. Mszcząc jego śmierć, wykonano pierwszy wyrok z Polskiego Państwa Podziemnego, Wojskowego Sądu Specjalnego. Wojskowy Sąd Specjalny Polskiego Państwa Podziemnego skazał Volksdeutscha Ludwika Herberta na karę śmierci, którą wykonano 3 dni później. Wspomnijmy jeszcze tylko dla porządku, że inny z Herbertów, inny ze stryjów Zbigniewa Herberta, Edward, został zastrzelony w Katyniu przez Sowietów. To pokazuje, jak bardzo skomplikowane były losy wielu polskich rodzin, których pochodzenie było, tak jak w przypadku Herbertów, austriacko-niemieckie.